Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Właśnie wyjeżdżałam z domu, bo miałam jechać na paznokcie, ale jak się okazało, w ostatniej chwili zostały mi one odwołane z różnych tam przyczyn, więc stwierdziłam, że zabieram mojego męża na randkę i razem z nim was. I gdzie idziemy? W dobre miejsce. Pójdziemy na kawę mrożoną i na jakąś sałatkę. Ruszaj, ja cię zabieram. Zobaczysz gdzie. Super randka. O wodzie. Ja zamówiłam sobie kawkę, zamówiłam sobie spaghetti, a Luka wodę, bo zaraz ma trening. Ja po prostu to robię taktycznie, ja wiem co mój trener robi ze mną. Ja jak na przykład 2 godziny przed treningiem zjem, to już to odczuwam. Także teraz wolę, jestem mądry, wolę nic. To znaczy, że za mocno po prostu się nad tobą znęcę. Mój mąż, słuchajcie, sięga po kosz na treningach. W celach różnych. Ja nigdy nie miałam takiego treningu, żebym podczas treningu zwymiotowała. Nigdy. To jest mój powrót do sportu. Powroty bywają bolesne, tak trzeba. Nie mogę chodzić, nie mogę jeść, nie mogę spać, ale jestem szczęśliwy. Sport to zdrowie. Ja powiem wam, że naprawdę nieczęsto piję kawę, bo jednak jestem bardziej team herbata, zielona Earl Grey. Natomiast jak jest tylko ciepło, i teraz w Dubaju też to praktykowałam, jak tylko jest ciepło, to od razu sięgam po mrożoną kawę. Uwielbiam. Jest tak dobra dla mnie, taka orzeźwiająca, daje takiego lekkiego kopniaczka i piję z dziwacznym mlekiem, bo pani jak tylko mnie zapytała, jakie mleko, to zapytała, jakieś dziwaczne czy normalne? Ja mówię dziwaczne, bez laktozy. Mam taką ochotę dzisiaj doładować się glutenem, zamówiłam sobie makaron aglio olio z czosneczkiem, ale jeszcze do tego zjadła jakiś, nie wiem, chlebek z oliwą. Nie wiem, co mi się dzieje, ale po prostu mam taką ochotę, czasami tak jest, wiesz, że od rana chce się tak... Pięknie pachnie. Mocno. A dzisiaj masz od rana smaka, co? No, zaczęłam dzień od wafelków od babci Danusi. A to było dzisiaj czy wczoraj? Ja chciałem zjeść buldaka, bo sobie czasami odświętnie kupię buldaka i robię. Powiedz, co to buldak, bo nie każdy wie. Na pewno, każdy wie. Taka makaronik do zrobienia. Zupka, makaronik i Angelika. Nie, jesteś fit, masz postanowienia i w tym momencie... Co, ty jadłeś wafla? Wafla. I taka... Nie, ty musisz być fit, nie jest tego buldaka i... Tak było, ale ja po prostu pilnuję ciebie, bo wiem, że ty masz bardzo mocne postanowienia, że ja tego postanowienia nie mam. To znaczy mam żyć zdrowo i ćwiczyć, ale... Kurde, nie jestem za tym, żeby robić sobie taką restrykcyjną dietę. Halo? Jem makaron. No tak lekko, obiadowa już 13, ale co, przyjedziesz zaraz? Mama będzie za 10 minut. Luka pojechał na trening, a przyjechała do mnie mama. I to są właśnie plusy mieszkania blisko siebie, co? 10 minut. Można wydzwonić się i zaraz któraś przyjeżdża. Nie trzeba jechać przez całą Warszawę. Tak, no, jak mieszkałyśmy tak faktycznie w różnych dzielnicach, to ciężko było czasami. A tak, to pach, pach, zawsze się jakiś tak... Także wygospodarujemy bliskie mieszkanie, mamusi z córeczką. Przez chwilę miałyśmy nawet możliwość, żeby mieszkać za płotem, ale mama spóźniła się z kupnem działki. Niestety, no. więc nie mieszkamy. Nawet zięć ponad chciał. Tak, zięć też nie protestował, absolutnie. Będzie trochę dalej. Tak. Szybki wspólny shopping z mamą. Chlebek, ogóreczki małosolne. Boże, ja tak uwielbiam właśnie ten sezon wiosenny za to, że już pojawiają się ogórki małosolne. Woda kokosowa. Ostatnio bardzo też lubię do herbaty zamiast miodu używać syropu z agawy. Kiedyś bardzo często w domu nas rodzinnym ten syrop z agawy był do słodzenia właśnie herbaty i bardzo dobrze herbata smakuje. Taki zamiennik cukru. Ty jesteś mamoznawcą dobrej żywności. Czy syrop z agawy jest ok? Czy to też jest dziadostwo, ale trochę lepsze niż cukier sam? Trochę lepsze niż cukier, ale tak naprawdę to znowu jest... Dziadostwo. No wiesz, podnosi indeks glikemiczny. Głośniej? Głośniej. Pokazuje mi tam jedna ducha. Nic nie słyszę, ja, co jeśli dopiero widzowie. Żywność to na pewno dziki łosoś pacyficzny. Wyłącznie. Dziki łosoś pacyficzny. A te wszystkie inne to nie? No, hodowlane. Okej. Okay. Więc jeżeli już kupujecie łososia, to dziki pacyficzny, łowiony po prostu, wiecie, z Pacyfiku. Mhm. Nie hodowane. Dobrze, będziemy wiedzieć. Jajeczka przepiórcze. Bardzo pyszne. Bardzo zdrowe. Cholesterolu i jajecznica z nich jest wyśmienita. Rozumiem. Ja teraz jestem w ogóle fanem robienia zakupów codziennie. Takie mniejsze, ale na świeżo niż jak czasami robimy takie naprawdę wielkie zakupy z Luką. Też takie robimy, ale robimy takie duże i później to jedzenie się wyrzuca, to stoi w lodówce, tak to codziennie jakieś takie mniejsze i jest fajnie. Trochę więcej czasu się na tym marnuje, no bo codziennie trzeba kopnąć się do sklepu, ale tak ostatnio jakoś bardziej wolę. Ja to bym chyba nie była sobą, gdybym nie wróciła ze sklepu z czymś dla Charlie, więc znalazłam takie bańki. Koci domek Gabi, takie długie. Bierzemy. Co to jest? No takie długie.
Słuchajcie, jest tak gorąco, że ja musiałam wziąć prysznic, jak wróciłam do domu. Umyłam od razu włosy, wysuszyłam. Po prostu jest 27 stopni. Czy wy to rozumiecie? No zapewne tak, bo macie też taką pogodę u siebie. Ale jest tak gorąco, jak latem. A mamy początek kwietnia. Pamiętam, że jak Charlie się rodziła, no to był początek maja i były takie dni, gdzie było bardzo ciepło, a był też czas, jak ona to miała, nie wiem, może tydzień i musieliśmy kupować farelkę, bo jeszcze kaloryfery w domu nie grzały, a było naprawdę tak chłodno, także szaleństwo jakieś. Ale ja nie o tym chciałam wam powiedzieć. Usiadłam sobie tutaj po to, ponieważ mam dla was ponownie bardzo fajny kod. Mój stały Andziaks, który macie minus 10% rabatu na mój ulubiony, ukochany kolagen z marki Primabiotic. I aktualnie na stronie jest promocja, gdzie kupując dwa opakowania tego oto kolagenu Beauty zyskujecie 100 zł. I te dwie promocje się łączą, także nie dość, że macie minus 10% na wasze całe zamówienie, to jeszcze właśnie zaoszczędzacie tutaj 100 zł. Kolagen przychodzi nam w takim pudełku, mamy tutaj 30 shotów i ja codziennie z rana w południe wyjmuję sobie taką buteleczkę. Ja piję kolagen Beauty, mam tutaj takie witaminy jak B, C, D oraz E. Mamy bardzo fajny, delikatny smak, taki brzoskwiniowo-jabłkowy. W kolagenie Sport jest on ananasowy. Dla mnie to już jest taka nieodłączna część dnia, że ja wiem, że ja, słuchajcie, wstaję, jem śniadanie i łykam kolagen, bądź właśnie tak jak teraz w ciągu dnia po obiedzie kolagen piję. Ja już tyle czasu piję ten kolagen, że dla mnie to jest taka już codzienna rutyna. Wasze zdrówko? Zawsze tak sobie fajnie ciamkam po tym kolagenie, bo on jest bardzo dobry, jest słodki, ale bardzo fajne jest to, że nie mamy tutaj dodatkowego cukru, żadnych takich substancji słodzących. Jeżeli chcecie wzmocnić wasze włosy, waszą cerę, paznokcie, skórę, to sięgajcie po kolagen, naprawdę zobaczycie, że kolagen działa cuda. Skóra jest bardzo jędrna, mniej wyczesujemy włosów na szczotce. Jeżeli trenujecie, to też macie taką opcję jak kolagen Sport. Kolagen świetnie działa na nasze chrząstki, na nasze stawy, na nasze kości. U nas w domu kolagen pije ja, pije Luka, piją nasze mamy, piją nasi dziadkowie, mój ojczym. Po prostu wszystkim ten kolagen dostarczamy, bo wiemy, jak świetnie na nas samych działa. Część moich widzów sama doskonale o tym wie, bo zobaczcie, jak ja długo ten kolagen polecam i cały czas, co miesiąc wy czekacie na kod i ponownie kupujecie ten kolagen, to coś znaczy. Jeżeli tyle osób cały czas sięga po ten kolagen, a ja go tyle czasu już reklamuję, to znaczy, że jest dobrze. Może widzieliście, jak ostatnio na stories pokazywałam, że byliśmy właśnie w Leroy Merlin i kupiliśmy leżaki na nasz cudowny ogród. Jak wiecie, nasz ogród jeszcze jest niezrobiony, natomiast zaczyna się naprawdę robić piękna pogoda, więc bardzo intensywnie się za to biorę. Jutro? Czekajcie, co jest dzisiaj? Tak, jutro. Jutro mam spotkanie właśnie już takie pierwsze porządne w sprawie naszego ogrodu. Będziemy tutaj mocno iść naprzód. No ale robiliśmy grilla teraz w weekend, bo była pierwsza tak naprawdę świetna pogoda. I na szybko musieliśmy pojechać kupić coś, żeby goście nie musieli siedzieć tutaj na trawie, na kocu. U nas jest fajne to, że rozsuwamy sobie całą tą szybę, no i mimo, że siedzimy jakby tutaj w salonie, no to mamy od razu widok na cały ogród. Ale to nie jest to samo. Więc wyposażyliśmy się ostatnio w takie oto leżaki i wyobraźcie sobie, że jeden taki leżak chyba kosztował z 200 coś złotych, więc ja mówię, Boże, bierzemy 5. Jest taki wygodny, ta poducha jest taka gruba, do tego jest piękny wzór marokańskiej koniczyny. Ja byłam po prostu pod wrażeniem i teraz uwaga, robi się tak. Potrzebne nami są dwie ręce. O! Czy to nie jest luksus? Można sobie albo siedzieć, albo się położyć. O tak. No mega przyjemnie. Albo tak. Także póki jeszcze nie mamy mebli ogrodowych, nie mamy całego ogrodu zrobionego, to jakaś tam alternatywa jest. Przywiozła moja mama kosiarkę, żeby właśnie troszeczkę tutaj tą trawę skosić, bo ona już jest bardzo tutaj bujna i rośnie w każdą stronę. I wykosiliśmy tutaj ten początek, nie było to łatwe, ale zobaczcie jeszcze ile po prostu tej trawy tutaj nam zostało. Za chwilę będziemy kopać dziurę na basen, za chwilę będą naprawdę tutaj takie grube roboty, więc no nie wiem, no jutro właśnie przychodzi Viola, która ze mną będzie tutaj ten ogród projektować, więc tak pomyślałam sobie, że dobrze by było, żeby do końca tą trawę wykosić. Trawa rośnie w tak szybkim tempie, że zaraz jak po prostu tego nie zrobimy, to ona będzie po kolana. You gotta help me disappear from all those voices that I feel.
Dobra, klikamy. I'm different. You have to promise to stay near. Oh, you're always telling me the truth. That's why I lean on you. Musimy zainwestować w jakąś dobrą kosiarkę, to oczywiście musimy zwrócić mojej mamie, ale moja mama ma bardzo mały ogródek, a jednak tutaj, na taką powierzchnię, my też nie będziemy mieć całej tutaj trawy, będziemy chcieli mieć jednak panele, może jakiś tutaj beton wylany, będzie basen, więc na pewno będzie mniej tej trawy. No ale tak czy siak, przyjemnie byłoby mieć taką fajną, dużą kosiarkę. Wiem, że są takie fajne, na które się siada, takie traktorki i jedzie się i ona tak fajnie kosi, także... Trzeba to rozważyć. Czy widzieliście, żeby ktoś kiedyś w tak pięknej kreacji kosił trawę kosiarką? Stój, rumaku. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale mamy tutaj na jednej szybie wyklejone lustro. Tutaj z tej strony właśnie miało być drugie wyjście na taras, natomiast ja w środku... Poczekajcie, pokażę wam od środka, to najlepiej. Mi bardzo na tym zależało, żeby tutaj ta ściana pod telewizorem była taka duża, żeby ten telewizor był duży, żeby po prostu było to takie miejsce dowodzenia domu, bo wiecie, ja bardzo lubię wieczorami zapalić sobie świece, rozłożyć się właśnie na kanapie i chciałam, żeby to było takie fajne, rodzinne miejsce, gdzie właśnie całą rodziną będziemy mogli odpoczywać. No i tutaj ta ściana była bardzo krótka. Ta ściana była gdzieś mniej więcej dotąd, więc była naprawdę taka króciutka, więc wymyśliłam, że zakrywamy to okno, przedłużamy tutaj sobie tą oto ściankę, właśnie o tyle, o ile to okno tutaj nam zasłaniało. Może i przez to nie mamy tutaj wyjścia z jednej strony domu, natomiast mi to absolutnie nie przeszkadza, a wolę po prostu mieć fajną, dużą ścianę, na której mamy właśnie tą sztukaterię, na której mamy duży telewizor, po prostu takie miejsce dowodzenia domu. Tak się zgrzałam od tego koszenia, to naprawdę nie jest dobry pomysł robić w takie słońce, w taką lampę. Najlepiej z samego rana, jak jeszcze jest tak chłodniutko, jak jeszcze może jest rosa, ale to nie wiem, o 5 rano. Także tutaj właśnie znajduje się to okno, a lustra mi się bardzo podobają w ogrodzie. Będziemy też mieć lustra z drugiej strony domu, gdzieś pewnie też po bokach. Renifer oczywiście też zaraz zrobi wyjazd stąd, ale to, co mi się też podoba, to tutaj na płocie mamy, zobaczcie, taką winorośl. Cały płot mamy pokryty właśnie taką rośliną, która fajnie nam oplata ten płot. Zobaczycie, jak zaraz to wszystko zazielenieje, jak to fajnie będzie wyglądało, bo wtedy nic, totalnie nic nie widać, nikogo jak ktoś przychodzi. Tutaj i tak oczywiście, jak będziemy robić ogród, to się zasłonimy. Chowam się do domu, bo to jest po prostu niewyruba. Jak w 30 stopniach działać w ogrodzie? No, wymyśliłam sobie, co? Jak parzycie sobie zieloną herbatę, to bardzo dobrze jest ją zaparzyć ponownie i nawet jeszcze drugi raz, z tego względu, że ona w ogóle to chyba za drugim razem właśnie najwięcej swoich tych właściwości nam daje. Także zawsze jak parzę zieloną herbatę, to odkładam sobie taki woreczek i po prostu już czeka na mnie taka gotowa filiżaneczka, żeby zalać wodą. Ja uwielbiam zieloną herbatę, najbardziej lubię herbatę Earl Grey z cytrynką, właśnie z syropem z agawy albo z miodem, ale też często piję taką po prostu czarną herbatę Earl Grey z samą cytryną, ale też w ciągu dnia faktycznie piję zieloną herbatę i ostatnio jak byłam w Carrefourze, to dopadłam takie super kubki i mam je w dwóch rozmiarach, kubki filiżanki, bo ten tutaj jest mniejszy. Słuchajcie, tutaj mam 200 ml, a tutaj mam 400, także naprawdę nie wiem, czy to wydaje się tak jak jest, ale naprawdę ta filiżanka jest bardzo duża i fajna jest właśnie z tym takim podwójnym szkłem. Zazwyczaj jak nagrywam vlogi, to nagrywam od rana do wieczora, a dzisiaj stwierdziłam, że mam pół dnia wolnego, więc wykorzystam i właśnie ponagrywam, bo w drugiej połowie dnia jadę cementować mój dół. Jak wiecie, zrobiłam sobie licówki na samej górze i ostatnio byłam oszlifować 9 zębów na dole i dzisiaj mam cementowanie tych 9 zębów. Możliwe, że dzisiaj albo, nie wiem, tam za 2 dni umówię się na 3 pozostałe na dole, bo jednak no 12 na raz to mógłby być hardcore, żeby tak oszlifować. Zostały mi jeszcze 3 na dole, 2 na górze i wtedy skupimy się na takich detalach jak zaokrąglenie tych może bardziej zębów, jak może przykrócenie ich. Najważniejszy jest teraz ten dół i jak już będę miała właśnie cały dół, to będziemy bardziej działać nad górą. Na ten moment gdzieś te zęby są tutaj bardziej wysunięte, bo te zęby na dole są
bardziej wklęsłe. Czekajcie, bo budzik mi dzwoni. Czy wy wiecie, że ja dalej nie zmieniłam telefonu? Mam dwa telefony, jeden taki cały obtuczony, stary, a nowy jest z boku. Jak tylko potrzebuję nagrać jakieś stories, zrobić jakieś zdjęcia, to sięgam po tamten telefon, a z tego dzwonię, piszę i niektórzy pytają mnie, nawet jak jestem gdzieś na spotkaniu, Boże, dlaczego masz taki obtuczony telefon, nie chcesz sobie nowego kupić? Ja mówię, mam, ale nie używam. Muszę się zabrać za to, muszę zgrać sobie wszystkie te zdjęcia, materiały i wtedy przerzucę. Mi nie zależy tylko na tym, żeby cały ten materiał puścić w chmurę, tylko chciałabym po prostu wywołać te zdjęcia, bo za każdym razem robię to samo. Zmieniam telefon, nawet nie wiem, mam puszczone właśnie te zdjęcia w chmurę i gdzieś o tym zapominam, a chciałabym robić albumy ze zdjęciami, bo kiedyś ja miałam pełno tych albumów, no mam dotychczas i to jest świetna pamiątka. Nawet teraz jak z Charlie czasami znajdę jakieś zdjęcie, które wywołałam, no to tak jest inaczej niż się ogląda w telefonie, więc muszę się za to zabrać. No ale wracając jeszcze do moich zębów, to co widzicie, to cały czas to nie jest to, to nie jest ten kształt, to nie będzie taki efekt, więc poczekajcie, właśnie to jest takim moim błędem, znaczy błędem, no inaczej nie mogłam tego zrobić, że pokazałam 1/3 etapu, przez który przechodzę i no zobaczycie efekt końcowy. Będzie na pewno super. Wiecie, że ja mam oczy, mam raczej taki dobry gust, więc nie będzie to wyglądało źle. Będzie bardzo dobrze. Wasze zdrówko. Byliśmy z Luką na hali Mirowskiej przed przyjazdem naszych gości w weekend i właśnie zazwyczaj jak kupuję kwiaty, czy tam lilie, czy eustomy, które tutaj widzicie, to wrzucam po prostu tak same, nie mieszam, a tym razem zachciało mi się pomieszać lilie z eustomami i to wygląda tak pięknie. Nie wiem dlaczego, ale troszeczkę mi się skojarzyło z takimi ślubnymi wiązankami w stołach, ale bardzo mi się podoba ten efekt. Ja kocham lilie, wiem, że dużo osób na przykład ma taki problem, że pachną im cmentarzem. Mi pachną kwiaciarnią, mi się tak kojarzą te lilie, więc ja bardzo lubię w domu mieć właśnie taki zapach i teraz sobie zrobiłam takie stroiki. Kupiłam dwie duże paczki Eustom, kupiłam dwie paczki lilii i tak właśnie porozrzucałam sobie. Tam w salonie mam jeden bukiet, tutaj w przejściu zrobiłam drugi. Też jestem za tym, żeby obrywać, teraz zobaczcie, dopiero mi te lilie tutaj rozkwitły, one były zamknięte, ale jestem za tym, żeby obrywać te pyłki, bo one strasznie brudzą, czy meble, czy ubrania, czy nawet ręce, więc zawsze zaraz wam pokażę, jak robię. Biorę papier i tak po prostu ściągam i one są same bez tego, ale wygląda to pięknie, co? O, tutaj już możecie zauważyć, że właśnie tutaj w tych liliach poobrywałam i czy jesteśmy w jakimś hotelu, w restauracji i są właśnie lilie w bukietach, to zawsze mają te pyłki poobrywane. No i tutaj kolejny właśnie wazon, ale tutaj już wrzuciłam same lilie. A jeżeli jeden kwiat pojedynczy odpadnie, to tutaj możecie zobaczyć i ja tak robię właśnie pani Lesia, że wsadzamy właśnie w takie szklanki i wtedy to pięknie wygląda. Tutaj na stole też przed chwileczką coś odpadło i już stoi w szklaneczce. I teraz słuchajcie, mam taką rozkminę, mam, tak jak wam już kiedyś mówiłam, taką grupę z cioteczkami. Jestem na tej grupie ja, moja mama, ciocia Madzia, no tam nie będę zdradzać wszystkich uczestniczek. Natomiast mamy sobie taką grupę na Facebooku i praktycznie codziennie tam piszemy. I teraz zaczyna się ten sezon taki ślubno-weselny i dziewczyny właśnie tutaj idą na wesele i rozkminiają, jaką sukienkę założyć. I dziewczyny wysyłają sobie przeróżne kolory i któraś tam zaczęła temat o czarnej sukience. I ja i moja mama zaczęłyśmy pisać, że to jest faux pas i że to jest totalny nietakt, jeżeli czarną sukienkę ktoś z gości zakłada właśnie na wesele pary młodej. No biały to już w ogóle kolor jest zarezerwowany tylko dla panny młodej, no to wiadomo, to już jest faux pas do potęgi entej. Natomiast czarny kolor, u mnie zawsze tak było to przyjęte, że nie wypada, aby kobieta właśnie na ślub założyła czarną sukienkę. I teraz jestem bardzo ciekawa, co wy o tym uważacie. Napiszcie w komentarzu, czy też jesteście w tym teamie, że nie wypada i że czarny kolor jest takim kolorem smutnym, pogrzebowym, jak to niektóre osoby mówią, że jednak wesele jest taką uroczystością, że trzeba zakładać kolorowe sukienki, wesołe, a nie takie właśnie smutne, pogrzebowe. Rzeczy twoje. Także dajcie mi znać, bo jestem bardzo ciekawa, co większość kobiet myśli. Wydaje mi się, że większość jest może właśnie za tym, żeby tego czarnego koloru nie nosić, ale zaszokowało mnie, że jednak jest też ta część, w ogóle zrobiłam ankietę na Instagramie, że jest ta część, która mówi, że czarna sukienka jest taką elegancką i na wesele ubiera się elegancko i czarny kolor jest ok.
To jest taka nowość dla mnie, bo mówię wam, moja babcia to w ogóle nas tak musztrowała, tresowała, że wszystko zawsze musiało być, wiecie, co ludzie powiedzą, nie wypada i tak dalej. I nawet pani Lesia u nas jest w domu teraz, ja mówię, pani Lesiu, czy wypada iść w czarnej sukience na ślub? Absolutnie. Więc zdania są podzielone. Siedzę sobie przy stole i nagle dostaję telefon od kliniki, gdzie ja jestem. A okazało się, że ja nie mam wizyty na 14, ale na 13, więc w te pędy, akurat mama znowu do mnie przyjechała jakieś dokumenty podpisać, w te pędy przyjechałam pod klinikę i lecę robić zęby. Pewnie zajmie to tak z 6 godzin, także odezwę się do was już po, pewnie będę popuchnięta i nie będę wyglądać najlepiej, ale o, pan już, dobra, wysiadam pan, dzięki mamo za podwózkę, pan już chce wyjechać, także będzie dobrze. Pa! Także odezwę się do was, jak tylko wyjdę z kliniki i będę miała już część dołu dzisiaj zrobionego. Wróciłam już jakąś chwilę temu z kliniki i podmontowałam sobie jeszcze trochę materiał, bo tego vloga, którego dzisiaj oglądacie, to ja go nagrałam dzisiaj. Także chcę, żeby właśnie za chwileczkę on wleciał i tak już jest godzina 19:40, więc nie jest wcześnie. Nie będę chyba wam pokazywać teraz całego takiego efektu, bo tak jak mówiłam, jeszcze mam 3 zęby na dole do zrobienia, 2 na górze i to i tak jeszcze nie wygląda tak jak powinno, także poczekam do kolejnego vloga. Pół twarzy jeszcze mam trochę znieczulone, więc gdzieś to by było tak zakrzywione, także widzimy się w kolejnym vlogu. Fajnie, że dzisiaj udało mi się tego vloga nagrać i życzę wam miłego wieczorku. Pa!